Moje dzieci, poznajcie, że żyjąc w grzechu śmiertelnym jesteście w śmiertelnym niebezpieczeństwie, bo tym samym wypowiadacie wojnę Bogu i stajecie dziećmi tego, który nienawidzi Boga. Zabijając siebie, godzicie w nieśmiertelne życie Boga, który choć nie może być zabity, umiera, umierając w każdej stworzonej duszy. Przepiękne zdanie teologiczne. To śmierć, którą zadaje szatan. Inaczej to śmierć, moi drodzy, Boga w człowieku. On nie pragnie od was niczego. Niczego was nie podziwia. W niczym wam nie pomaga. On tylko pragnie śmierci wiecznej, aby poprzez was mordować Boga. Nieprawdopodobnie. Pan Jezus to cudownie tu pokazuje, tę istotę, moi drodzy, demona. On nie pragnie niczego. Niczego was nie podziwia. W niczym wam nie pomaga. On tylko pragnie waszej śmierci. Waszej śmierci, aby was aby przez was mordować Boga. Do ilu instytucji ogólnoświatowych wszedł szatan? Będą mówili o pokoju, o współpracy, o pomocy. Dzieci, mam na celu jedno. Wymordować Boga w waszych sercach. Posłuchajcie więc, moi wybrani. Walka o duszę nie ma sobie równej. Prowadzę was na tę walkę. Chciałabym wyrwać diabłu narody, nie tylko miasta, nie tylko wsi, ale całe narody. Do ciebie, Polsko, mówię jako do mojej córki. Chciałabym uwolnić cię z tej niewoli, jaką włożył na ciebie szatan. On kupił cię tanio. Polacy sobie nie zdają sprawy, w jaką przestrzeń weszli. Jeden z naszych przywódców ostatnio przed pomnikiem w majteczkach kładł kwiaty. Rozumiecie? W szortach. Dzieci, żebyście wiedzieli, jak kpią, jak wszystko łamią.